czajnikowy.pl. To już półtorej roku, odkąd pojawił się pierwszy odcinek na kanale czajnikowy.pl o kawie i przez cały ten czas starałem się poszukiwać nowych form wyrazu, nowych możliwości, jakie daje nam YouTube. I tym razem pora zmierzyć się z daily vlogiem. Nie będziemy wrzucać filmów codziennie, ale zebraliśmy materiał przez 3 tygodnie po to, aby opublikować go właśnie w tym jednym dłuższym filmie. I czego będzie on dotyczył? Będzie to eksperyment, który przeprowadzę sam na sobie. W ostatnim Q&A rozmawialiśmy o uzależnieniach od kawy, o tym, czy jest to faktycznie substancja uzależniająca, bo według niektórych jest, a według niektórych nie jest. Ja postanowiłem sprawdzić to też w praktyce i przez 2 tygodnie będę spożywał coraz to większe dawki kofeiny, aż do takiej granicy, nazwijmy to, wciąż bezpiecznej, ale też mój organizm sam mi podpowie, jak się czuję, więc będę starał się uzależnić przez te 2 tygodnie od kofeiny, a następnie w 3 tygodniu z dnia na dzień zerwać z kawą i zobaczyć, a także opisać specjalnie dla Was doświadczenia, które gdzieś tam w tym czasie, z którym będę musiał się zmierzyć, czy to jakieś dolegliwości, czy może jakieś takie niecodzienne zachowania się mojego organizmu. To drugi dzień eksperymentu. Wypiłem już dzisiaj do godziny 12 2 kawy przelewowe i 1 espresso. Mam w planie jeszcze wypić 2 kawy, tak żeby do tej 5 dobić. Natomiast jak chodzi o wczorajszy dzień, wczoraj wypiłem 3 kawy. Ta ilość oczywiście będzie stopniowo wzrastała aż do takiego momentu, kiedy mój organizm powie stop. No i ten etap będę starał się utrzymywać przez 2 tygodnie. Jak chodzi o to, co piję, to będzie to kawa czarna, przelewowa, espresso, natomiast bez żadnych dodatków, a więc dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, czy czarna kawa wpływa na podrażnienie żołądka, piję kawę jasnopaloną i kawę specialty, więc teoretycznie nie powinno coś takiego wystąpić. Jeśli się pojawi, oczywiście dam Wam o tym znać. I też chcę Wam powiedzieć, że te wstawki dotyczące moich odczuć nie będą się pojawiały codziennie, ponieważ trwałoby to zbyt długo, ale raz na jakiś czas pokuszę się o podsumowanie. Na ten moment czuję stan takiego delikatnego otępienia, ale też takiego zmęczenia całą sytuacją. No i zdarza się też takie odczucie gumowego żołądka. Tyle z drugiego dnia i zobaczymy, jak będzie w dalszej części eksperymentu. O ile w pierwszych dniach miałem bardzo negatywne doświadczenia przyjmowania dużych dawek kofeiny, nie czułem się do końca dobrze, mój organizm chciał ciągle pracować, natomiast umysł mówił idź spać, więc doświadczyłem takiego bardzo dużego dysonansu, gdzie czułem się zmęczony, a mimo to moje ciało było po prostu pobudzone bardzo mocno taką dawką kofeiny. Już drugiego dnia tak naprawdę zatrułem się i jakby kolejnego dnia odczułem to bardzo mocno w postaci takiego, to jest takie odczucie, jakby się miało kaca w rzeczywistości. Tak teraz jestem podczas 5 dnia, gdzie przyjmuję gdzieś około 5 kaw dziennie i czuję się dobrze. Ostatnia kawa, którą spożywam, to jest gdzieś koło godziny 20, 21, a więc wydawać by się mogło, że będzie to bardzo negatywnie wpływało na mój sen. I nie ukrywam, że wpływa w jakiś sposób, jakby to czuję, że trochę inaczej doświadczam tego momentu odpoczynku, ale rano się budzę bez żadnych problemów, nie mam problemów również z zasypianiem, więc myślę, że gdzieś tam uodparniam się na tej ilości kofeiny i nie sprawia mi ona żadnych problemów. Jestem teraz już w takim momencie, kiedy sięgam już powoli do tej granicy, takiej, której teoretycznie według lekarzy nie powinno się przekraczać, czyli 6 mg na kilogram ciała. I myślę, że uda mi się jeszcze gdzieś tam dotrzeć w granicę 8 kaw może dziennie, natomiast powolutku sobie będę to testował, tak żeby dojść do tego ostatniego 14 dnia i stwierdzić, czy to już jest taki moment, którym można zerwać z dnia na dzień z kofeiną, czy nie. I będziemy sprawdzać tak naprawdę, czy jest to w jakikolwiek sposób trudne, czy nie, czy rzeczywiście jest to substancja uzależniająca. Dzisiaj w zasadzie pierwszy dzień taki naprawdę kryzysowy, kiedy postanowiłem sobie trochę odpuścić i zamiast tej dawki 7 kaw, którą powinienem dzisiaj wypić, wypiłem zaledwie 3.
To wszystko ze względu na takie moje fizyczne odczucia, bardzo od samego rana obciążające. Głównie chodzi o takie uczucie ciśnienia gdzieś w okolicach klatki piersiowej, też kłucia w okolicach serca, czasem bólu głowy. Już od samego momentu, kiedy wstałem, no, moje serce biło bardzo, bardzo, bardzo szybko. Stąd mam takie poczucie, że przez noc, kiedy śpimy, kofeina pewnie się metabolizuje dużo wolniej, choć trudno mi jest w to uwierzyć, że już po kilku godzinach snu w dalszym ciągu gdzieś tam w moim organizmie pewne ilości kofeiny krążyły, natomiast no, odczucie było takie bardzo przejmujące od samego momentu, kiedy wstałem, już byłem naładowany mocno tą ilością kofeiny. Jutro oczywiście wracam do normalnych dawek, dawek, które są w zasadzie przekroczeniem dwa razy takiej bezpiecznej normy, którą powinienem przyjmować względem swojej masy ciała, czyli powinienem przyjmować gdzieś około 360 maksymalnie miligramów kofeiny, natomiast przy 7 kawach powinno być to gdzieś około 700, może troszeczkę nawet więcej, więc ta norma jest przekroczona dość znacznie. Natomiast robię to w ramach eksperymentu i mam nadzieję, że nie skończy się to jakoś tam negatywnie, a z pewnością po całym eksperymencie będę potrzebował solidnego detoksu. Jestem właśnie na weselu brata i nie mogłem powstrzymać się, żeby przy tej sposobności i scenerii skręcić kilku moich opinii na temat dnia 13, bo dzisiaj właśnie dzień 13, no i koniec, teoretycznie koniec tego eksperymentu. Tak jak mówiłem, przedłużę go o jeden dzień, żeby to wesele nie wpływało w żaden sposób na wyniki. Natomiast już Wam powiem, że jeśli ktoś myślał, że będę po tych dwóch tygodniach uzależniony kompletnie od kawy i będę czekał na ten trzeci tydzień jak na zbawienie, no to nie, wręcz przeciwnie. Ja się czuję zmęczony już tymi dwoma tygodniami i ja no, czekam, aż ten eksperyment się skończy. Więc nie wyobrażam sobie, że trzeciego tygodnia, jak już zostawię kofeinę, będę się czuł w jakikolwiek sposób zmęczony tym. Czemu piję aż tak dużo kawy? Bo w tym momencie jestem na etapie 7 kaw dziennie. Dlaczego to jest akurat tak duża ilość, skoro negatywnie wpływa na mnie to, jak chodzi o moje jakieś odczucia zdrowotne, nawet bo czuję taki ucisk w klatce piersiowej, czasem moje serce gdzieś tam też nie do końca dobrze na to reaguje. Chodzi o to, że nie chciałbym, żeby ktoś mi zarzucił, że na przykład ta ilość kofeiny była zbyt mała do tego, żeby się od niej uzależnić, że na przykład, ej, ale ty pijesz tylko dwie filiżanki, a trzeba było pić 5 filiżanek i wtedy byś się uzależnił. Skoro zwiększyłem tą ilość do tego maksimum, bo to 7 kaw jest moim takim maksimum i raczej nie jestem w stanie zwiększyć, to stwierdziłem, że to jest taka idealna ilość do tego, żeby sprawdzić, czy kofeina faktycznie uzależnia, czy nie. Na ten moment czekam na koniec, jestem akurat na weselu, aktualnie mam 5 kaw wypitych, jeszcze 2 kawy, a trzeba Wam powiedzieć, że to są kawy weselne, przelewowe wprawdzie, ale no nie jest to nic takiego wybitnego, więc trzymajcie za mnie kciuki, ja się zabieram za 2 ostatnie filiżanki, no i do zobaczenia pod koniec. Jestem właśnie po trzecim tygodniu, w którym to zupełnie odstawiłem kofeinę i jeśli ktoś z Was oczekiwał właśnie w tym momencie ujęć, kiedy skręca mnie z bólu, a ja czołgam się w kierunku najbliższej kawiarni albo po prostu filiżanki z kawą, to sam z chęcią bym chciał zobaczyć takie ujęcia i szczerze mówiąc po to ten eksperyment też robiłem, żeby doświadczyć tej spirali nakręcania się tego uzależnienia, ale także takiego chwalebnego wyjścia z tego stanu. O tym wszystkim Wam jeszcze opowiem, natomiast teraz chciałbym pokusić się o to, aby opowiedzieć Wam o plusach i minusach przyjmowanie tak dużych ilości kofeiny. Zacznijmy od plusów. Zacznijmy od tego, że przyjmując takie ilości kofeiny mamy możliwość picia bardzo dużej ilości kawy. Ja w tym czasie wypiłem bardzo dużo kawy. Kawy z różnych krajów, różnych metod obróbki, różnych palarni, a więc ta droga, którą podążałem, była naprawdę bardzo piękna i ja się cieszyłem tym właśnie, że mam możliwość każdego dnia
obcować z naprawdę tym napojem, który sprawia mi bardzo dużo przyjemności w życiu. Więc to jest naprawdę wielki plus, że kofeina była w kawie, a nie w żadnej innej substancji, bo ja kawę po prostu bardzo lubię. Natomiast jak chodzi o kolejne plusy, takie rzeczy, które wydaje mi się tutaj nie będą za bardzo odkrywcze, to niesamowitym plusem jest też ta pobudzająca siła kawy, to, że mam możliwość wypicia kilku filiżanek kawy i poczuć się naprawdę w bardzo dobrej formie fizycznej, poczuć się naprawdę gotowy do działania, nawet zmierzenia się z największymi trudnościami. Wydaje mi się, że to jest coś, co najlepiej na mnie oddziaływało w tej dawce od 3 do 5 filiżanek dziennie. Jeśli bym chciał spożywać ją tak regularnie, to na pewno zostałbym właśnie w tym przedziale. Natomiast spożywanie kofeiny przyniosło też bardzo dużo takich negatywnych doświadczeń. Przede wszystkim to, o czym Wam już wcześniej mówiłem, czyli to odczucia ciśnienia w klatce piersiowej, czy bólu głowy, czy bólu albo jakiegoś takiego dziwnego pieczenia w okolicach serca. Ale najbardziej przejmującym doświadczeniem i takim negatywnym było odczucie zmęczenia tym stanem gotowości, w którym kofeina mnie wstawiała każdego dnia. Ja szedłem spać już w tym stanie i budziłem się już w tym stanie. A więc przez 16 dni mój organizm nie miał ani chwili na to, żeby tak na spokojnie odpocząć od tego, zregenerować się, żeby podjąć kolejne dawki kofeiny. To był zdecydowanie największy minus, który spowodował w pewnym momencie, że naprawdę odechciało mi się już tego eksperymentu. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie dodatkowe minusy, może mniejsze, może większe dla niektórych, to utrata apetytu. Ja osobiście uważam, że to jest przy moich gabarytach minus i raczej no, nie wspominam tego zbyt pozytywnie, bo jednak fajnie byłoby cokolwiek zjeść. Natomiast też doświadczyłem w tym czasie pewnych problemów z cerą, a więc pewnie ta ilość toksyn, którą przyjmowałem w tym czasie, zdecydowanie odbiła się również na mojej skórze. Należy Wam się oczywiście też pewna doza statystyk, ale też mojego podsumowania tego, czy kofeina jest substancją uzależniającą, czy też nie. Jak chodzi o statystyki, to w przeciągu tych 2 tygodni, w zasadzie 16 dni dokładnie, średnia dawka kaw na dzień wynosiła 5,5 filiżanki, do których to przygotowania potrzebowałem kilograma 200 gramów kawy. Jeśli by to przeliczyć na kofeinę, to dałoby to gdzieś około 10 gramów, a więc już to jest dawka śmiertelna, przyjmując ją za jednym razem. Natomiast moja opinia na temat tego, czy kofeina jest substancją uzależniającą, raczej jest subiektywna i możecie do niej podejść jakkolwiek chcecie. Natomiast skłaniałbym się do tego, żeby powiedzieć, że nie, że jeśli już, to jest to substancja, która tworzy pewnego rodzaju odruchy, przyzwyczajenia. Natomiast kompletnie nie można by tego nazwać uzależnieniem w taki sam sposób, jak uzależnienie na przykład od alkoholu, czy od heroiny i innych środków odurzających. Ponieważ nie występuje tutaj szereg czynników takich, które występują właśnie przy tych uzależnieniach. Zauważcie w ogóle, że większość ludzi, jeśli mówi o uzależnieniu od kofeiny, to mówi raczej z uśmiechem, raczej bardzo pozytywnie. I też rzadko się słyszy osoby, które by się chwaliły tym, że są uzależnione od alkoholu czy od heroiny. Natomiast bardzo często słyszę się ludzi, którzy mówią o tym, że są uzależnieni od kofeiny. Wydaje mi się, że to uzależnienie w tym momencie znaczy trochę co innego. Czyli znaczy tyle, że kofeina jest dla mnie bardzo ważna. Ja bardzo lubię kawę. Coś w tym rodzaju, ja bym to tak czytał. Natomiast może macie inne doświadczenia, możecie się oczywiście w komentarzach tymi doświadczeniami podzielić. Nie występuje tutaj szereg innych rzeczy, które można by przypisać środkom uzależniającym. Przede wszystkim kofeiny raczej nie da się przedawkować, czyli następuje w końcu taki moment, w którym organizm mówi stop, ja już więcej nie chcę pić kofeiny, ja tego osobiście bardzo mocno doświadczałem każdego dnia pod koniec właśnie tego eksperymentu. I w przypadku każdej substancji uzależniającej jest duże ryzyko tego, że przedawkujemy naturalnie, przyjmując właśnie tą substancję, przedawkujemy ją i doprowadzimy po prostu do zgonu. W przypadku kawy coś takiego nie występuje. Żeby przedawkować kofeinę, trzeba ją wstrzyknąć w jednej dawce i jest to przede wszystkim taki gest bardzo mało świadomy. Pijąc każdą filiżankę po kolei, a więc będąc świadomym przyjmowania kolejnych dawek kofeiny, nie da się przedawkować kofeiny. Kolejny też czynnikiem jest to, że no nie ma tutaj zachowań takich aspołecznych przy rzekomym uzależnieniu od kofeiny. Raczej działa to wręcz przeciwnie, czyli ja chcę pić kawę w towarzystwie ludzi, ja chcę pić z innymi i jakby dzielić tą chwilę razem z przyjaciółmi. Zauważcie, że często kawa też występuje na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, różnego rodzaju takich spotkaniach rodzinnych, a więc trudno tutaj jakby wskazywać, że istnieje to dokładnie w takim samym wymiarze, jak na przykład przy uzależnieniu od
alkoholu, gdzie osoba uzależniona stara się uciekać od świata w kierunku tego uzależnienia, inni są dla niej zagrożeniem. Takie coś w ogóle tutaj nie występuje. Nie występuje też fizyczne zmiany w organizmie po spożyciu kofeiny. Te silne narkotyki często zmieniają po prostu nasz organizm. My wyglądamy zupełnie inaczej. W przypadku kofeiny coś takiego w ogóle nie występuje. Więc to jest też kolejny czynnik, który jakby wskazuje, że nie możemy zaszufladkować kofeiny dokładnie w te same przedziały. Jeżeli macie inną opinię na ten temat i może uważacie, że kofeina faktycznie uzależnia, mało tego, doświadczyliście tego uzależnienia, to podzielcie się tym w komentarzach i powiedzcie też, w jaki sposób udało Wam się zerwać z kofeiną. A jeśli byście chcieli jakichś innych testów, innych eksperymentów, oczywiście związanych z kofeiną, a nie innymi substancjami uzależniającymi, to ja z chęcią udostępnię swój organizm do kolejnych odcinków, więc dajcie mi tylko znać, jakie macie pomysły na kolejne serie. No i co? Zachodzi słońce, kończy się dzisiejszy dzień i razem z dzisiejszym dniem kończy się również ten odcinek i ten eksperyment, który podjąłem specjalnie dla Was. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych częściach vlogów. I do zobaczenia na czajnikowy.pl.